wykonywać podania. Teraz fragment mocniejszej defensywy polonistek. Jest no świetnie wybronione teraz, mocne było tu naciskane od początku. Marzeny Marciniak w tegorocznym sezonie. A tutaj widzimy Marta Mistygacz, rzut lewą ręką, ładny dwutak i punkty dla Polonii. Dwa na rzut. No pojedynek 15. Świetne wejście teraz pod kosz. Prosto z ławki, ale nie boi się rzucać. Korona Kraków ograna w dwumeczu. Pamiętamy, no, bardzo zacięte spotkanie w Krakowie, ale ostatecznie zwycięstwo. Ania Pawłowska. 2-0. Polonistki w ataku. Zły trener Maciej Gordon. Jakby stanęły na chwilę polonistki. No ale od czego jest... Skutecznie. No tak, Martyna Leszczyńska tutaj wykorzystała swoją przewagę warunków. Martyna Leszczyńska i to ona teraz dostaje podanie pod kosz. Na lewą rękę i skutecznie. W spotkaniu nieco ponad 10 punktów. Teraz bardzo ładne podanie kozłem. No i są dalej w sezonie z kontuzją dłoni, ale już wszystko jest ok. No i Natalia Bysza. Weszła i od razu skutecznie. Miała Marta Mistygacz, ale chyba lepiej jednak odnajduje się w roli takiego jokera. Tak jest, teraz Karolina Olszewska. Uciekają sekundy, blisko błędu kroków, ale zmieściła się w limicie czasowym Anna Pawłowska i trafia za dwa. Schowała ręce gdzieś tam na zasłonie. No ta Ania Pawłowska faulowana tym razem. Skuteczne wejście pod kosz. Zobaczymy, czy ta piłka będzie wędrować do Marty. No teraz ładnie z tej dystansu Klaudia Sosnowska. Płynną akcją, ale bardzo skutecznie. Teraz świetny przechwyt i punkty z kontrataku Ania Pawłowska. Od razu rzut za trzy i od razu trafia do Polonii. No jest przechwyt Klaudii Sosnowskiej. Piłka w rękach Polonii. Klaudia Sosnowska. Wejście pod kosz. No i są dwa punkty. Z lewej strony, niecelnie. Ostatnie sekundy dla Polonii. Zobaczmy. Anna Pawłowska pod kosz. Faulowana. Akcja 2+1. I do tego piąty faul Katarzyny Schiller. Polonii na rozegranie tej akcji. No na pewno polonistki będą musiały w przyszłym tygodniu w Pruszkowie. A punkty teraz. To podanie minęła już swojego obrońcy, ale Ania Pawłowska, ale tam leży. Druga z rzędu akcja. Ania Pawłowska, uderzona tylko w twarz. Kino, ale ostatecznie przewinienie na koncie liderki Polonii. Świetnie teraz naciśnięta. I co tutaj odpisane? No chyba strata Marzyny Marciniak. Panie. Już się cieszą polonistki. Koniec meczu. 61-56. Tak kończy się pierwszy mecz finału pierwszej Ligi Kobiet. Wygrywa Polonia Warszawa, czyli gospodynie. No i to one będą miały przewagę przed tym drugim spotkaniem. Cieszą się zawodniczki, cieszy się sztab szkoleniowy, cieszą się kibice, którzy zgromadzeni za halą oczywiście
wedle reżimu sanitarnego. No cieszy się też prezes, który tutaj za nami na stanowisku komentatorskim. Od razu złóżmy mu też życzenia. Wczoraj urodziny, łubu, dubu, prezesie. Tak jest, wszystkiego najlepszego. Tak, życzymy na pewno, ale to tak naprawdę życzymy obu klubom pracowitych wakacji i być może oba kluby mogłyby wystąpić w Ekstraklasie. Byłoby to na pewno dla wszystkich najciekawsze rozwiązanie. Zdecydowanie. No ale ten pierwszy mecz finału jak na razie na korzyść Polonii. Gratulują sobie zawodniczki obu ekip. Wspominaliśmy o tym, że zażyłość między tymi drużynami. No i do gry wracamy za tydzień. Rewanż w Pruszkowie.